zapraszam swojego nowego współprowadzącego, czyli... Sylwester Wardęga! Serwus, babcia. Na obiad przyszłem. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć to, co obiecałem, że podam jakąś bardzo mocną informację. I chciałbym tutaj poinformować, że z racji tego, że każdy zawodnik, ja też tak miałem, ma zakaz konkurencji nawet po zakończeniu umowy na kilka miesięcy i ten Kasiusz miał zakaz konkurencji na 12 miesięcy od zakończenia jego umowy, a jednak ten zakaz złamał, to Fame MMA zdecydowało się go pozwać na kwotę 1 000 000 zł. Wardęga, mnie już wkurza ten dziad leśny. Sylwuś, a ja cię mogę zapytać? Tak. Jesteś z Wyrolem? Słucham? Jesteś z Wyrolem? A możesz rozwinąć, co to dokładnie w twoich ustach znaczy? No, tak jak myślisz. Ja do końca nie wiem, nie, co to słowo dobra. Znaczy. Znaczy nie, chciałbym, żebyś wyjaśnił, no bo to jest, wiesz, jakieś... Że nie, zboczeniec? Zboczeniec. Czy oglądasz filmy dla dorosłych? Tak. Dobra. Nitro, Gimper i Sylwia Giedzy Moktagonie. O, coś pięknego. Najprawdopodobniej Wardęga by się poddał, bo ma w tym doświadczenie. Dobrze, dobrze, podkręcaj. Dobrze, a przepraszam, kiedy się poddałem? W której walce? Z Danym, po drugiej rundzie. No w sumie tak. Po pierwsze, wyjaśnijmy słowo 60. 60, ktokolwiek by był, gdyby z kimś współpracował, czyli na przykład Alan by z Mateuszem robili jakąś akcję i później złapałaby ich policja i na przykład Alan, żeby ratować własny tyłek, zeznałby na Mateusza. Wtedy byłby 60. I tylko wtedy, bo to chodzi o artykuł 60. Natomiast słowo konfident to nie jest tak, że jak normalny człowiek, który się nie uważa za prawilniaka, który stara się wieść życie zgodne ze prawem i na przykład coś mu się przytrafi, ma jakąś krzywdę, ktoś go skrzywdził i pójdzie na policję, to on nie jest konfidentem, on jest normalnym człowiekiem. Od czego ty jesteś? Powiedz mi, od wyjaśniania mnie? Ja cię lubię, ale nie... Ja też cię, Laluna, lubię, dlatego liczę, że się fajnie wytłumaczysz. Ja już się wytłumaczyłam. Dziękuję! Laluna, ja wiem, że to fajnie rozegrałaś, bo zebrałaś ze sobą sporo osób, które krzyczą po każdym twoim słowie, biją ci brawę, ale tak ze mną nie zarozegracie tego. I ja bym cię chciał zapytać, czy jest dla ciebie okej, czy na przykład by było dla ciebie okej, że ktoś, kto z tobą nie współpracuje, bierze twoje zdjęcia, przerabia je... Nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. Laluna, co ty pierdolisz? O ja... Przez Jacka pomawiany byłem ja, pomawiany był Nitrozyniak, pomawiane było dziecko Nitrozyniaka, teraz został pomówiony Lekświeć, nawet tego nie spodziewałem. Ja kończę tutaj kontrakt, w tym momencie. Ja mam taką deklarację, ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla federacja też niech podejmie decyzję, czy na łamach jej... Czy federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają? Jeżeli federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk, ja rozmawiałem z Nitrozyniakiem, zrobimy w 2023 u was walkę. To jest wasza decyzja, czy chcecie Jacka, czy chcecie nas. Natomiast jeśli Jacek zostanie... Żegnam się z tobą już. Cześć i serwus.